silny wiatr ma już jej nie ruszyć, czyli lada moment ławica przejdzie próbę generalną i wtedy okaże się, czy faktycznie zaproponowane wzmocnienie spełni swoją rolę. Instalacja została wzmocniona, rurki zostały wypełnione, całość jest skratowana, czyli połączona ze sobą, co ma pozwolić tym rurkom oprzeć się na przykład naporowi wiatru. I sama konstrukcja w zasadzie poza tym się nie zmieniła. A przypomnijmy, pierwsza wersja ławicy nie sprostała kołobrzeskim warunkom atmosferycznym i zaraz po zamontowaniu musiała zostać zdemontowana. Ławica pozostaje więc pod okiem urzędników, ale nie tylko. Doświadczenia z inną rzeźbą, wybraną także w konkursie na upiększenie miasta, pokazują, że jest to konieczne. Można powiedzieć, że rzeczywiście turystka przeszła już swoją drogę i któryś raz ktoś próbował jej ten telefon odłamać. Natomiast jeśli chodzi o taki, o to, czy spełnia swoje zadanie, to jak najbardziej tak, bo jednak ilość osób, która przy niej się fotografuje, jest bardzo duża. Wszyscy turyści, którzy są w centrum miasta, to bardzo chętnie przy turystce przystają, a duża część z nich robi sobie zdjęcia. Sprawa ostatniego uszkodzenia turystki została zgłoszona na policję, bo osoby, które odgięły pałąk z aparatem, mimo apeli nie zgłosiły się do urzędu. Montaż ławicy przyrzecznej dzisiaj został zaakceptowany przez urzędników.